Drogie dzieci, wiem, że jestem obecna w waszym życiu i w waszych sercach. Czuję waszą miłość, słyszę wasze modlitwy i przekazuję je mojemu synowi. Ale moje dzieci, chcę być przez macierzyńską miłość obecna w życiu wszystkich moich dzieci. Chcę zebrać wszystkie moje dzieci blisko mnie pod moim matczynym płaszczem. Dlatego wzywam was i nazywam apostołami mojej miłości, abyście mi pomagali, moje dzieci. Mój syn wypowiedział słowa: Ojcze nasz, który jesteś wszędzie, także w naszych sercach, ponieważ on chciał nauczyć was modlić się słowami i uczuciami. On pragnie, abyście stawali się coraz lepsi, abyście żyli miłosierną miłością, która ujawnia się w modlitwie i bezinteresownym poświęceniu się dla innych. Moje dzieci, ofiarujcie mojemu synowi waszą miłość do bliźniego, a bliźnim dajcie słowa pocieszenia, współczucia i sprawiedliwe dzieła. Apostołowie mojej miłości, wszystko, co dajecie innym, mój syn przyjmuje jako dar. Ja jestem z wami również dlatego, że mój syn pragnie, aby moja miłość jak promień światła ożywiała wasze dusze i aby wam pomagała w poszukiwaniu pokoju i dążeniu do wiecznego szczęścia. Dlatego, moje dzieci, miłujcie się nawzajem. Zjednoczcie się w moim synu. Bądźcie dziećmi Boga, które wszystkie razem, całym otwartym i czystym sercem wypowiadają: Ojcze nasz, i niczego się nie lękajcie. Dziękuję wam.